Witam wszystkich serdecznie. Dawno mnie nie było, bardzo dawno mnie nie było, ale czas najwyższy wrócić, bo się wszyscy gotują. Gotują się po prostu, jak zawsze się gotują. Często się mówi, że dajemy wsparcie naszym chłopakom, ale jedno potknięcie już jest bum, bum, bum. Wielu się zlatuje, żeby zmasakrować, zaatakować. I teraz czytam, oglądam, co ludzie mówią, że my nie awansujemy. Oczywiście my nie awansujemy. Co roku jest to samo. Gdyby co roku było to samo, to my byśmy siedzieli w trzeciej lidze, a nie w pierwszej obecnie. Zresztą to też jest taki awans hańby, nie? To chyba jedyne w historii takie wydarzenie, które zostało nazwane hańbą, kiedy robi się awans. Ja też pamiętam doskonale, w jakim ja byłem nastroju po meczu ze Zniczem, gdzie oczywiście tego nikt nie pamięta, nie? Że my tam mieliśmy 10 sytuacji, w których mogliśmy strzelić bramki, nie strzeliliśmy. Awans został wywalczony, też mi się nie podobał styl tego awansu, ale jednak awans to awans. My siedzimy w tej obecnej pierwszej lidze, nie jesteśmy w drugiej lidze. No i ludzie piszą, że znowu będzie to samo, nie? Że znowu nie awansujemy. Słuchajcie, w tym sezonie wszystko jest inaczej. Mamy wreszcie prezesa, który kasuje pewne zapędy pewnych osób, ustala pewne zasady. Nie grasz według zasad prezesa, to masz przerąbane. Ja temu zajebiście kibicuję i prezes u mnie będzie miał wsparcie. Zresztą widzę, jak u wielu ludzi prezes ma wsparcie. I moim zdaniem niedoczekanie wielu osób, bo widzę, że ludzie też prowadzą wojenki z prezesem. Na całe szczęście wszyscy się grzeją. Na całe szczęście prezes trzyma ciśnienie. I świetny wywiad z prezesem ten poniedziałek. I wreszcie, bo uważam, że to akurat był błąd prezesa, że trener co tydzień przychodził do radia i tłumaczył się z wielu, wielu rzeczy. Na początku to oczywiście miało mieć swoje dobre strony, no bo chodziło o to, żeby trener tłumaczył różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale wiemy, jak u nas jest. Jak coś nie idzie, to się zlatują sępy, atakują. I bardzo dobrze, że prezes się zorientował, że to jednak był błąd i że trener będzie się pojawiał co jakiś czas. Mamy teraz 2 tygodnie idealne, żeby odwrócić wiele kwestii. Teraz co do ostatnich meczów. Ostatnich 2. Ja też rozdzielę jedną taką bardzo ważną rzecz. Bo wielokrotnie ludzie mówią, piszą, że od 10 meczów, czy tam od 11, ja tego nie liczę, nieważne. Ale chodzi, że my nie potrafimy wygrywać, że my sobie nie radzimy. Słuchajcie, jest jedna podstawowa rzecz, której mam wrażenie, że nikt nie zauważa. Pomiędzy ostatnim meczem rundy jesiennej a pierwszym meczem rundy wiosennej mijają 3 miesiące. 3 miesiące to jest tyle, ile trwa cała runda. I teraz załóżmy, że zawodnik nie występuje w całej rundzie. To on wychodząc na kolejny mecz następnego sezonu, to on jest zagubiony. Mimo, że trenował, to on nie masz tego wyczucia, nie masz tego, ja oddzielam totalnie jesień od wiosny. To wystarczy popatrzeć na wszystkie zespoły co roku w różnych ligach, poza ekstraklasą, bo w ekstraklasie na szczęście już przerwa pomiędzy rundą jesienną a wiosenną bardzo się skróciła i my nie będziemy osiągać wyników w polskiej piłce klubowej, dopóki
na każdym szczeblu centralnym ta przerwa nie zmaleje do minimum. To jest nasza największa skaza. I teraz tak, można sobie mówić, nie jesteś w rytmie meczowym. Sparingi to nie jest żaden rytm meczowy. Na sparing sobie wychodzisz, sobie grasz, przegrasz, wygrasz, zremisujesz, nie załamujesz się tym, wyciągasz tylko swoje błędy, żeby je poprawić. Dobra, mówisz sobie, dobra, sparing taki, tam nieważne. Wygrywasz sparingi, przykład, Ruch w drugiej lidze, kiedy zleciał z drugiej ligi, wygrał wszystkie sparingi przed wiosną. A później wszystko w łeb dostał. Dlatego sparingi to jest tylko... Nie wiesz tak naprawdę, wychodząc na pierwszy mecz, zupełnie nie wiesz, co cię czeka i nie wiesz, na co cię stać. I możecie się z tego śmiać. Mam to gdzieś. Tak po prostu jest. Dopóki tego nie zrozumiecie, że tak po prostu jest i w pierwszych kolejkach... Zacznijmy od pierwszego meczu. Z Arką. Panika straszna, przegraliśmy 5-2. Przegraliśmy. Ale w pierwszym meczu, i wystarczy spojrzeć na wyniki wszystkich meczów pierwszych, faworyci mają przerąbane, bo nad faworytem wisi coś takiego, że on musi, a ten, kto faworytem nie jest, tak jak w przypadku meczu z Arką, to Arka miała luz, to w pierwszych meczach po zimie po prostu osiągają dużo lepsze wyniki, oni wchodzą na lepszy pułap. I w ogóle zacznijmy od tego, jeżeli chodzi o ten mecz, nie? Pierwsza bramka, Deja strzela, bardzo ładny strzał oczywiście, ale Kuba w rytmie meczowym, on to łapie, nawet nie wybija, on byłby w stanie to złapać. Kuba lekko się zrzemnął, spóźnił się o ten ułamek sekundy i już interwencja poszła z miejsca. Tracimy pierwszą bramkę. No i mecz się układa fatalnie, tak? Udaje nam się przed przerwą złapać ten kontakt i tu jest oczywiście nasza wina, bo my powinniśmy być dużo bardziej skoncentrowani, bo mam wrażenie, że myśleliśmy, że wyjdziemy, a Arka się cofnie. A Arka wychodzi z konterkami. I teraz tak, Krystian Nowak w rytmie meczowym, dlatego uważam, że to nie jest rytm meczowy sparingi. Krystian Nowak w rytmie meczowym nie popełniłby takiego błędu jak przy bramce Czubaka. Daniel Tanżyna w rytmie meczowym nie poszedłby tak na dzika z paniką, z rękoma w górze, karny. Im się ten mecz ułożył idealnie, nie? W tym meczu było widać, że my próbowaliśmy jeszcze ruszyć, no ale oni nas kasowali. No jak grasz z kimś i cię tak kasuje i cię tak beszta, to podcina ci skrzydła. Drugi mecz, ja byłem spokojny po meczu w Olsztynie, bo oczywiście tam było sporo błędów i Kuba nam dupę uratował i w ogóle tam było sporo błędów, ale ja nadal będę uważał, dwa pierwsze mecze po zimie powinno się zagrać asekuracyjnie. Oczywiście trener uważa inaczej, na szczęście w Olsztynie trener zastosował taktykę żadnej asekuracji, dzięki temu wygraliśmy, mieliśmy już naprawdę fajne momenty i mnie ten mecz uspokoił. Dwa kolejne mecze zagraliśmy fatalne. Oczywiście zagraliśmy fatalne te mecze. To, co było wcześniej, jeżeli chodzi o Widzew. My zawsze byliśmy tam, gdzie przeciwnika nie było. To tego najbardziej brakuje mi obecnie. Że kiedy nawet jeden z zawodników rusza, nie ma przekonania całej linii, żeby się przesunąć. Bo do tej pory, kiedy my graliśmy dobrze, to właśnie dlatego, że potrafiliśmy się liniami równomiernie przesuwać. Tu niestety tego zabrakło. Marek Hanouszek, miałem wrażenie, że po tych 25 minutach meczu w Olsztynie, że już łapie swój rytm, ale Marek musi jeszcze złapać ten swój rytm. My jesteśmy strasznie niecierpliwi. Poczekajmy, spokojnie, słuchajcie, to, że beznadziejnie. Ostatnie dwa mecze były beznadziejnie. Dlaczego na chwilę nie ma się to, przepraszam, nie odwrócić? Bo co? Bo w ogóle jaki powód? Że myślicie, że się nie odwraca? Pamiętacie w ogóle Górnik Łęczna. Górnik Łęczna był na drugim miejscu, czy nawet na pierwszym. I nagle przyszła seria. 5 meczów, 4 porażki, 1 remis.
wszyscy mówili, już po Górniku, już gdzie tam, już jest po Górniku. I oni później w tym szóstym meczu przepchnęli jakoś kolanem mecz. I jaki był później efekt? I z powrotem wrócili na swoje tory i z powrotem i awansowali. I to oni awansowali, a nie nikt inny. Górnik Zabrze, jak najbardziej spektakularny chyba awans z pierwszej ligi do Ekstraklasy. Górnik był na ósmym miejscu, 8 kolejek przed końcem chyba. Mogę się tu oczywiście pomylić. Ale był na 8 albo nawet na 9 miejscu. I no jak się skończyło? Wyrąbali wszystkich. Wyglądali 8 meczów z rzędu. Mimo, że wcześniej jak im szło? No jak byli na 8 miejscu, to jak im szło? Dlaczego wy w ogóle piszecie te takie rzeczy, że wy się już pogodziliście z brakiem awansu? My nadal mamy 2 punkty przewagi nad Koroną. A Korona to co? Tak, Korona tak kozacko gra? Przecież Korona jaki miała początek sezonu? Ja jak później? I co później? Dlaczego jest za nami obecnie? Arka też. Wszyscy mówią, no Arka się rozpędziła. Arka już ją Gieksa u siebie w Gdyni zatrzymała. Nie rozumiem takiego przekonania, że myślicie, że teraz inne zespoły to po prostu będą rąbać i wygrywać, nie? Nikomu nie jest łatwo i liga na pewno nie jest łatwa i tak naprawdę możesz grać nie wiadomo kto będzie dużo trudniejszym przeciwnikiem, bo może się okazać, że mecz z Koroną będzie dużo łatwiejszy niż mecz nieważne, ale chodzi o to, że jakimkolwiek zespołem, który jest gdzieś nisko w tabeli. Różnica zawsze, jak patrząc na tabelę, która jest taka skierowana, powiedzmy, że... Aha. Że... Dany odcinek czasowy, czyli chodzi mi rozróżnienie rundy jesiennej, rundy wiosennej. Z przeszłości wystarczy popatrzeć. Zawsze miejsce w tabeli po rundzie wiosennej, a jesiennej w wielu klubach się różniło. Dlaczego jest taka rozbieżność? Ano dlatego, że ta przerwa jest taka gigantyczna i że trzeba dobrze wejść. Ci, co weszli dobrze, mają oczywiście lepiej. My weszliśmy średnio. A czy to oznacza, że my się zaraz nie bujniemy? A niby dlaczego? Pierwszy raz od dawien dawna patrzy się na to, co się dzieje w klubie. Ja jestem zachwycony, jeżeli chodzi o to, jak się to wszystko rozwija, jak się buduje. Jestem mega zachwycony. I nie wiem, możecie sobie mówić, każdy może mieć swoje interesy. Ode mnie prezes ma mega wsparcie i będę prezesa wspierał, bo widzę we wszystkim, co on robi. Ja widzę, że to jest to, czego ja bym oczekiwał. I to, co powiedział profesor Kamiński, znaczy napisał na Twitterze, że spokój to jest jedyne, co nas obecnie uratuje. Więcej wiary, ludzie. Więcej wiary. My mamy 10 meczów do końca. Dlaczego ma być źle tym razem? Wszystko się układa w klubie i będzie dobrze tym razem. Dlaczego miałoby być źle? Bo co? Jakie są powody? Wcześniej się mówiło, Bartek Stańdo mówił, że ryba psuje się od głowy. Bo był powód, bo się psuło, tak? Czy teraz coś się psuje? Nie, jest spokój. Prezes wyszedł, rozwiał wszelkie wątpliwości, trener Niedźwiedź zostaje. Proste, koniec. I teraz kolejna rzecz. To tłumaczenie się trenera właśnie Niedźwiedzia z różnych rzeczy. Mnie, ja też byłem bardzo zły. Nie uzewnętrzniałem tego nigdzie, ale byłem bardzo zły, że Przemek Kita nie występuje. Zanim powiem o tym, to teraz tak. My widzimy Widzew raz w tygodniu przez półtorej godziny, kiedy jest mecz. Trener w tygodniu widzi ich 9 godzin dziennie. No kto wie więcej? Trener czy my? Ale okej. Rozumiem, że pewne rzeczy się nie podobają u trenera. Ja też mam pewne wątpliwości, czy my powinniśmy grać zawodnikami tylko o jednej charakterystyce w zasadzie na całym boisku, ale trener ma jedną taką cechę. Cały czas konsekwentnie stawia na tą swoją drogę obraną i ten styl ludzi, którymi chce grać. Czy to będzie słuszne? Okaże się na końcu. Ale trener, i słyszę, że trener się pogubił.
to trener się pogubił, że konsekwentnie idzie w swoją stronę, to to jest pogubienie się? Sorry. Nie. To nie jest, to jest ewidentnie pójście cały czas w tym danym kierunku. My idziemy w danym kierunku. Oczywiście trzeba pewne rzeczy korygować. To jest oczywiste. Mnie osobiście brakuje Bartka Gustka chociażby. Ale teraz wracając do Przemka, wracając do Przemka Kity. Też bardzo chciałem, żeby Przemek zagrał. No, ale Przemek też... Ja wiem, jak, słuchajcie, jest jedna taka rzecz. Ja miałem krzyżowe walnięte w lewej nodze i w prawej. Po pierwszym krzyżowym bardzo szybko wróciłem w rytm do dobrej formy, po prostu. Tak jak było w przypadku Przemka po pierwszym kolanie. To nie wiem, nie tyle, że on bardzo szybko, ale jak już wrócił, to Przemek wrócił na wysokie obroty. Ja niedługo po pierwszym kolanie miałem drugie kolano. Mniej więcej okres czasowy, tak jak u Przemka, no u mnie trochę dłużej może to potrwało. Po drugim kolanie wracało mi się mega, to mega trudno. Ja potrzebowałem pół roku, jak już wróciłem do gry. Grałem po prostu słabo przez to pół roku. I u Przemka widać jeszcze deficyty. Widać ten brak zastawki, brak tego, brak tamtego. Trener po prostu trener wie, na kogo stawiać. Ja bym chciał, żeby trener nie rezygnował oczywiście z Przemka Kity, bo to jest tylko kwestia czasu. Tak samo jak uważam, że kwestią czasu jest to, że my wrócimy na odpowiednie tory i będziemy wygrywać. Tak samo jak kwestią czasu jest to, że Miedź złapie zadyszkę. I kwestią czasu jest to, kiedy chociażby Arka będzie też gubić punkty. U nas wszyscy mówią, że my odkąd nie ma Julka, to my nie potrafimy grać w piłkę, nie potrafimy, my potrafimy się przedostawać. Mnie brakuje jednej rzeczy w polu karnym, chociażby taka sytuacja, gdzie Karol Danielak wchodzi w meczu z Odrą po naszej prawej stronie, wchodzi na krótki słupek i wali. Mi w takich sytuacjach brakuje tego, żeby on się ustawił tak, jakby strzelał, żeby wszystko zrobił tak, żeby przeciwnik widział, że strzela, ale jednak poszukał gościa. Że w polu karnym w takich sytuacjach brakuje mi tego, żeby zrobić tak, żeby dograć do zawodnika, który jest na dużo lepszej pozycji. Bo w tamtej sytuacji Przemek Kita był na lepszej pozycji. Brakuje mi spokoju. Myślicie, że to ludziom się wydaje, że ja naprawdę chętnie was odeślę do mojego pierwszego odcinka, do tej pierwszej części mojego pierwszego odcinka. Obejrzyjcie sobie to i obejrzyjcie, dlaczego nie robi się jazd piłkarzom. Gdyby wam ktoś taką jazdę zrobił, jaką wiele osób robi, to co prezes powiedział, że na trybunie A, że jest obrażanie, że na trybunie C, to już słyszałem nie raz, ale że na trybunie A, gdzie wydawałoby się, że to no, na trybunie A powinni być bardziej rozważni, rozsądni, i opluwanie piłkarzy, przeciwników, albo to, co się dzieje przy... Nie no, dla mnie to jest po prostu nieprawdopodobne, ale też gdzie są inni kibice, którzy siedzą obok, dlaczego nie reagują na takie rzeczy? Dlaczego takie rzeczy się w ogóle dzieją, nie? Jak można obrażać swoich ludzi, którzy mają zrobić wynik? Spróbujcie iść do roboty. Praca. Porównanie presji w pracy, a porównanie presji sportowej to jest... No w ogóle nie ma porównania. To jest zupełnie inna bajka i w ogóle nie ma... Ale dobrze, porównajmy to w ten sposób. Idźcie do pracy i niech was każdy opieprza, niech każdy na was jedzie, niech każdy was obraża. Niech wam zgotuje piekło. Jak myślicie? Jacy wy będziecie wydajni? Wiecie, co się wtedy dzieje? Wy przy prostych rzeczach zaczynacie się gubić. Bo po prostu boicie się, że coś się wydarzy, że tu ktoś was opieprzy, ktoś wam dupę obrobi. Albo jak wy w takiej pracy się czujecie? Wsparcie i spokój to jest jedyne, co jest potrzebne,
i co jest wymagane. Arek napisał na Twitterze, że czy ludzie myślą, że kibice innych klubów to są inni niż my? Wydaje mi się, Arek, że jednak w większości są, no, nie kręcą tak afery z byle powodu. Kolejna rzecz, dlaczego trener nie mówi na konferencjach prasowych, bo takie zarzuty są. Dlaczego na konferencjach prasowych trener nie ujawnił tego, czy nie powiedział tego, czy na przykład powiedział, że jedni potrzebują schematów, dłużej w nie chodzić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy wy myślicie, że to jest trochę to, co prezes powiedział? Chociażby COVID. To, co mówił o COVID-zie w Turcji. Chodziło o to, żeby się to nie wydostało, żeby przeciwnicy nie wiedzieli. No po co przeciwnicy mają mieć informacje takie, które nam zaszkodzą? No przecież, żeby wiedzieli, że połowa zespołu była chora na COVID, no to przecież to na pewno by nam nie pomogło. Dlaczego trener nie mówi pewnych rzeczy? Po prostu, żeby albo... po prostu, no kibic ma nie wiedzieć o wielu rzeczach. Ma on być ukryte. Z szatni wiele rzeczy ma nie wychodzić. Tak po prostu ma być. No czego nie rozumiecie? Że to po prostu ma być ukryte. Wiele rzeczy... Kibic ma oglądać sobie mecze, ma nie wiedzieć o potknięciach, o czymś, co może nam zaszkodzić, co przeciwnicy mogą wykorzystać. Bo w piłce nożnej i teraz zarzuty a propos tego, że ludziom się coś nie zgrywa, składy w sparingach, a propos tym, że połowa zespołu miała COVID-a w Turcji. Słuchajcie, sprawa mogła być bardzo prosta. Ja oczywiście nie wiem, jak było. Ale wystarczy. Bo przecież jak jest w przylotach, lecicie gdzieś, jak chcecie gdzieś tam lecieć, no to musicie zrobić test, ale równie dobrze możecie ten test zrobić po powrocie do Polski. Na lotnisku. I sytuacja mogła być prosta. Ludzie się trochę gorzej czuli, a to mieli ten, no ale... Wiecie, COVID ma to do siebie, że możesz go przechodzić gładko, a później po prostu ciągnie się za tobą, a to złe samopoczucie, a to zła wydolność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Najzwyczajniej w świecie po prostu po powrocie mogli się dowiedzieć, że połowa miała COVID, a wcześniej grali w sparingach. To taka sytuacja mogła być. Po co przeciwnik ma wiedzieć o takich rzeczach? Teraz już wiedzą, tak? Już jest po całej sprawie, już jest po temacie. Teraz mogliśmy mieć gorszą formę w tych ostatnich meczach. To też mogło być z tym spowodowane. No nie oszukujmy się, dla zwykłego człowieka, który lekko przechodzi COVID, czy on jest szczepiony, czy nie szczepiony, ja mam wrażenie, że to różnie, że to... No nieważne. W każdym razie przechodzi COVID, to on się później przez jakiś czas tak słabiej czuje, ale to jest takie no, słabsze samopoczucie. Niektórzy przychodzą totalnie COVID-a, nie? Ale dla sportowca to jest zabranie mu 5% jego siły, wytrzymałości i całej reszty. 5% przy sporcie zawodowym i na poziomie już chociażby takiej pierwszej ligi, gdzie, nie oszukujmy się, ale te zespoły są wyrównane. To, że dzisiaj ten zawodnik jest mniej warty, a tamten więcej, to jest jedno. Ale jak ktoś łapie formę, a jest teoretycznie słabszym piłkarzem, spokojnie też może wyprzedzić tego lepszego. Po prostu w sporcie 5-10% to jest mega. To chociażby taka sytuacja. Głowa do góry w ogóle, ja pierdzielę. My jesteśmy dwa punkty nad koroną i my mamy 10 meczów. I spokojnie, pracujmy normalnie, róbmy konsekwentnie to, co mamy robić. Spokojnie, wszystko się zazębi. Dlaczego wszyscy już po prostu, dlaczego taka panika? Boże, jakie szczęście, że prezes trzyma ciśnienie i się nie denerwuje. No kryzys jest kryzys, to z kryzysu trzeba wyjść. Proste. Dlaczego mielibyśmy z niego nie wyjść? Inni co? Tak fenomenalnie, dlaczego wszyscy są za nami w takim razie w tabeli? Spokojnie, pracujmy, róbmy swoje. Nie grzejmy się i przede wszystkim my też nie siejmy fermentu i nie stworzymy jakiejś bezsensownej presji. Nieraz mówią ludzie, że to przez to, że prezes mówi, że nie będzie awans albo śmierć. I że teraz wszyscy sobie myślą, że nie ma awans albo śmierć, to my sobie tam odpuszczamy. A kiedy do tej pory
awans albo śmierć nam pomógł. Pomógł. Kiedy? Myślisz, że prezes to co? Prezes to nie myśli o awansie? Prezes w pierwszej kolejności myśli o awansie. A mówi tylko uzewnętrznia te rzeczy z jakiego powodu? No jak myślicie? Po co? Robi wszystko, co może, żeby nie było tego ciśnienia i tej presji. Ale my nie umiemy tego zrozumieć. My musimy cisnąć. My musimy robić... Jasne. My byśmy byli chorzy, bo to widzew to jest widzew i on musi być widzewem właśnie pod tym względem. I tu trzeba cisnąć, tu trzeba napierać, tu trzeba kasować. Ja już nie mówię o zniszczeniu po prostu tej tablicy pamiątkowej i przeoranie nazwiska Tarota. Bartek Derdzikowski napisał wiertłem diamentowym. Ludzie, co wy macie w tych łbach? Kibic Widzewa, tak? Pewnie prezes wie, kto to jest, co to jest za kibic Widzewa. Chyba Bartek ma rację, że może warto by było ujawnić, kto to jest, nie? Niektórzy też toczą tą wojnę z prezesem. O co wam chodzi właściwie? Ciekawy jestem, o co tu wszystko chodzi? Dobrze, że ja nie pakuję się, nie szukam informacji. Interesuje mnie postawa sportowa. Na szczęście ja się nie grzeję, tak jakby. Ja na szczęście jestem wybitnie spokojny, powiem wam. O to, co będzie dalej. W ogóle się nie denerwuję. Przyszedł kryzys. Kogo on nie dotyczy w tej lidze? Każdego dotyczy. Jedni się rozpędzają raz, drudzy hamują. Taka jest piłka nożna, to jest tylko sport. No teraz spokojnie pracujmy, robimy swoje. I konsekwentnie grajmy i dążmy do celu. Bez żadnych ciśnień. A do piłkarzy mam jedno. Nie czytajcie po prostu. Nie czytajcie tych forów, nie czytajcie mediów społecznościowych. Odetnijcie się od tego. Całe szczęście prezes odciął trenera od tej całej zabawy, bo ja widziałem już jedno pytanie na briefingu chyba przed meczem z Odrą, a propos któryś dziennikarz powiedział, no bo, że grupa twitterowa to tam coś i trener to odciął, że go gówno obchodzi grupa twitterowa. I bardzo dobrze, nie go gówno obchodzi grupa twitterowa, sorry panowie, ale taka jest prawda. To nie my odpowiadamy za wyniki, nie my odpowiadamy za całą resztę. I gówno wiemy, ilu przychodzi na treningi. Ja wiem, bo ja chodziłem na treningi, wiem, kto przychodzi. I wiem, ilu ich jest. I oni mogą mieć pogląd. Ale my, oglądając same mecze, to wiecie, my widzimy skrawek. Ja wiem, mecze są wykładnikiem. To jest oczywiste. Proste. Bo to jest wykładnik prawdziwy. Ale już kiedyś o tym mówiłem. Masz zawodnika na treningu, który prezentuje poziom na poziomie 8 i drugi prezentuje poziom na poziomie 6, a w meczu obaj prezentują dokładnie ten sam poziom, to i tak wybierzesz i postawisz na tego, który prezentuje się lepiej na treningu, jeżeli obaj później w meczach prezentują się tak samo, dlatego że prawdopodobieństwo, że on będzie że on bardziej wyskoczy do góry, jest dużo większe. No i w ogóle też ktoś pisał, że na Konrada był wjazd jakiś po meczu. Ludź. Bez jaja, ile? Jakie to Konrad ma, sorry, doświadczenie, żeby, nie wiem, żeby być... No w ogóle, ludzie, pogięło was? Trzeba trzymać ciśnienie. Naprawdę, ci ludzie, którzy tam tak szaleją przy... Ja nie wiem, co tam się dzieje. Sektor A, spodziewałbym się, że to coś... Nie wiem, że to będzie wyższy poziom, nie? Jak można swoich ludzi tak objeżdżać po prostu? Co wy, ludzie? Pogięło was? Jakieś wsparcie i wiara. Jako kibice, to my jesteśmy... Nie, to jest mega nieprawdopodobne, jak my jesteśmy niewierzący. Jak my jesteśmy skażeni jakąś przeszłością i cały czas wracamy do przeszłości i ciepiamy się o to, że ludzie, nie wiem, powiedzą jakieś jedno słowo, które zabrzmi trochę inaczej, tak jakby nie szanowali przeszłości, co w ogóle absolutnie... Przeszłość jest... Przeszłość trzeba pamiętać, ale przeszłość ma to do siebie, że jest tylko przeszłością, już nic z niej nie będzie.
Nic, absolutnie. Liczy się teraźniejszość i to, co się dzieje dzisiaj. A dzisiaj to my jesteśmy o krok od awansu. Bo nadal jesteśmy, znaczy może nie o krok, może to źle powiedziałem. Ale my nadal jesteśmy na zajebistej sytuacji. Po co to panikować? Po co siać ferment? I po co w ogóle się tak grzać? Nic was przeszłość nie nauczyła? Czy podgrzewanie się, podkręcanie atmosfery kiedyś nam pomogło? Nigdy nam nic nie pomogło. A spokój i luz pomoże nam. Bo to jest jedyny kierunek, który powinniśmy podjąć obecnie. Tylko ten kierunek. Tylko spokój, zaufanie i czekanie na wyniki. I one przyjdą. Oczywiście, że przyjdą te wyniki. Jeżeli trener... Bo też ludzie mówią, że bez Julka. Ale my bez Julka też graliśmy. My bez Julka też graliśmy. Trener odmienił nagle wielu zawodników. Dlaczego trener odmienił nagle wielu zawodników? Bo im zaufał, bo uwierzył w nich. Uwierzył w zawodników, których my skreśliliśmy, przypominam. Ilu zawodników my skreśliliśmy, którzy dzisiaj brylują? Którzy są tymi, którzy ciągną wózek. Pomyliliśmy się? Myliliśmy się. My się bardzo często mylimy jako kibice. To zajebiście często. Jeszcze uważając, że mamy rację. To jest zajebista rzecz. No, mam nadzieję, że wyczerpałem temat i przestaniemy się tak grzać, bo to jest głupota, bzdura i my musimy trzymać ciśnienie. Czym bardziej będziemy trzymać ciśnienie, tym pomożemy bardziej. A my chcemy przeszkadzać czy pomagać, bo czasem odnoszę wrażenie, że niektórzy to karmią się przeszkadzaniem. Nie mam tu na myśli oczywiście tutaj indywidualnie. Ja po prostu uogólniam to, co czytam, nie? Pomagajmy im w awansie. Bo my mamy taki pieprzony obowiązek. Już to kiedyś mówiłem. My mamy obowiązek jako kibice pomagać. A nie kasować, niszczyć, dołować. Mamy obowiązek pomagać. I wspierać. To jest nasz obowiązek, panowie. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale przychodzimy na stadion dopingować i czekać na zwycięstwo. Jeżeli możemy pomóc, a możemy pomóc, bo jesteśmy ogromną siłą na tym stadionie i ogromną mocą na stadionie, i ogromną mocą potrafimy ich też zbesztać. Ale my mamy właśnie ich wspierać. Proste. Wspierać. Tylko wspierać. A wyniki same przyjdą. Więc tym miłym akcentem już chyba nie będę ruszał żadnego tematu. Przestańcie się grzać. My awansujemy. Wyluzujcie trochę. Na razie.